jak z dwutaktowej pętli, z dwutaktowego bita zrobić cały utwór. W tym celu sekwencję wydłużam. Klikam prawym klawiszem na nazwę sekwencji i wybieram double length, czyli podwójna długość. Sekwencja już ma 4 takty i zawartość tych taktów pierwszych dwóch została powielona. I mogę tą operację powtórzyć kilkukrotnie, aż uzyskam utwór o żądanej długości. Jest pytanie, ile czasu ten utwór będzie trwał. Możemy przejechać głowicą mniej więcej na koniec i zamiast nutki kliknąć tutaj zegareczek. I prawda zostaje nam objawiona. 16 taktów w tempie 107 bpm będzie trwało około 35 sekund. Być może to wystarczy. I teraz trzeba by się zastanowić nad aranżacją tego utworu. Można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszy polega na tym, że usuwa się na przykład zawartość tego śladu tutaj w widoku Track View. Można to również zrobić tutaj w tym oknie na dole. Na górze zaznaczamy takty, które chcemy wyczyścić, w tym wypadku pierwszych 6 taktów. Wciskamy klawisz Delete na klawiaturze komputera i w jakiś magiczny sposób bębenki zniknęły, zresztą wszystkie. Możemy tutaj na dole zlikwidować tylko część bębenków, na przykład tutaj z 4 taktów, a z pierwszych 2 jeszcze dodatkowo wywalimy hi-hety. I to samo można zrobić na końcu. Niech podczas ostatnich tutaj 2 taktów bębenków nie będzie w ogóle słychać. Podobnie zresztą można zrobić z basem i na przykład usunąć zawartość śladu bas, śladu linii basowej tutaj z pierwszych 4 taktów. Zaznaczam, delete i już w tym miejscu jest cisza. Operację można powtórzyć w dowolnym miejscu utworu. Przesłuchajmy, jak to teraz brzmi. Basik jakby był trochę za cicho, podgłośny. Ponieważ zostawiłem włączoną pętlę, więc odtwarzanie automatycznie rozpoczęło się od początku. Przesłuchajmy jeszcze raz końcówkę. Może dobrym pomysłem będzie usunięcie ostatniego akordu. Bo tutaj również mogę zmienić zakres wyświetlania, a mogę też przejść tutaj do okna. Użyję narzędzia zaznaczania, zaznaczam nutki, które chcę usunąć, wybieram narzędzie Erase i dzięki temu na koniec już pozostało tylko brzmienie linii melodycznej. Przesłucham, jak to wyszło. I koniec. Można uznać, że utworek jest gotowy. Teraz wypadałoby go opublikować w jakimś normalnym formacie. Oczywiście warto cały projekt
raz na jakiś czas zapisywać, w jaki sposób stworzyć plik MP3 lub plik WAV. Zakład tutaj trzy kreseczki, File, Export as Audio Mixdown. Skrót z klawiszy na klawiaturze Ctrl, Shift i E. Klikamy, wyskakuje okienko. I publikacji podlega fragment sekwencji od 1 do 16 taktu, czyli cała. Wszystko to, co mi wychodzi tutaj na output 2, wszystkie instrumenty są kierowane tutaj na output 2. Wybieram format albo WAV, albo MP3. Niech to będzie może jednak MP3. Jakość można tutaj bitrate wybrać, niech będzie 160 i zwracam uwagę tutaj na ten, na to okienko Audio Tail, czyli co? Ogon audio. Chodzi o to, że warto dodać do oryginalnego tego utworu jeszcze ze 3 sekundy po to, żeby te ostatnie dźwięki zdążyły wybrzmieć i nie skończyły się zbyt gwałtownie. Klikam eksport i zostanę zapytany teraz po pierwsze o ścieżkę, gdzie to ma być zapisane, niech to sobie będzie tutaj, i o nazwę pliku. Być może ta nazwa jest już użyta. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z nazwy, w nazwie z daty i na przykład z numeru utworu z konkretnego dnia albo z literki. I klikam Save. I teraz utworek się renderuje, o czym tutaj świadczy chociażby pojawienie się dynamicznie takich paseczków. Tutaj chwileczkę to trwa, należy swoje odczekać i utworek jest już gotowy. Trzeba teraz utworek odnaleźć w czeluściach dysku i można go sobie za pomocą dowolnego odtwarzacza odtworzyć. I warto go przesłuchać, żeby upewnić się, czy wszystko jest na pewno w porządku. Przejdźmy od razu do końca. I tutaj słychać ten efekt właśnie audio tail. Widać, że dźwięki potrzebowały jeszcze chwilę, żeby wybrzmieć. I tak w dużym skrócie wygląda zabawa z programem MPC Beats i tworzenie muzyki za jego pomocą.